Dzień dobry, ja jestem Nerwaryn i w związku z tym, że dostaję przynajmniej 15 pytań dziennie, czy jadę na IM, odpowiadam tak, jadę na IM, będę na wszystkich dniach. I w związku z też z IM jest kilka takich tam ogłoszeń. I będzie robiony after w piątek i sobotę dla ludzi tam plus 18 w jakimś tam barze. Także jeśli ktoś jest pełnoletni i ma ochotę napić się piwka w takim lolowym gronie, to zapraszam. Będzie link pod tym filmikiem. Jest jeszcze drugie ogłoszenie. Jest to konkurs, gdzie można wygrać karnet na ten właśnie IM. A jak tam wiecie, jest to tak zrobione, że można za darmo wejść na ten IM. Tylko, że jest tam ograniczenie ludzi, bodajże 10 tysięcy, jeśli się nie mylę. I chyba 3 tysiące wchodzi, tak wiecie, VIP-owo, bez jakichś kolejek. To jest całkiem fajna sprawa. Także to też wam zamieszczę pod filmem. Także jak coś sprawdzajcie na IEM-ie, jak coś, jeśli jeszcze nie wiecie, to dam wam znać, kto będzie grał. Bo całkiem fajne zespoły zostały zaproszone. Także mamy tak, Fnatic, to chyba nie trzeba przedstawiać. Mamy Millennium i Gambitów, to chyba znacie. Jeszcze Cloud9 też pewnie znacie. Później mamy KT Rolster Bullet z Korei, czyli Insek, Kou i reszta. Ferainy, dobry zespół. Invictus Gaming z Chin i Team World Elite też z Chin. Też jeden z najlepszych zespołów w Chinach. Taipei Assassins, czyli mistrzowie sezonu drugiego, także obsada jest piękna. I mecze zaczynają się od 13, jeśli się nie mylę, w piątek. Także ja postaram się być już. Fajnie by jakbym był już na 13, ale nie wiem jak to będzie. Także jak coś, można mnie tam gdzieś szukać. Nie mam pojęcia gdzie, gdzieś tam się będę szwendał. Także jeśli ktoś ma ochotę tam podejść, pogadać, to śmiało, zapraszam. I nie wiem, czy już powiedziałem, ale tak, będę tam 3 wszystkie dni, bo mam nocleg i akredytację załatwioną, także nic mnie nie trzyma i będę tam z Izą, także Izę również można poznać osobiście. Także to by było na tyle, mam nadzieję, że to wyjaśnia kwestię tego, czy będę na IEM-ie, więc proszę mnie nie pytać, czy będę. Dziękuję bardzo i do usłyszenia i do zobaczenia z tymi, z którymi się spotkam na IEM-ie. Pozdrawiam.